weszło. Widać mi białe skarpetki? Ty. Sól. Tak jest sól na butach, są białe skarpetki stylu YJP. Ze mną dzisiaj duet Dwa Sławy. Witamy. Hello. Dobrze, chłopaki, jesteście drugi raz u nas tutaj w Poznaniu. Ja was chcę zapytać o takie początki wasze. Nie wiem, czy ktoś kiedyś się dokopywał do tego, ale mi się wydaje, że wy to się ze świeczką tak szukaliście. Jak bracia syjamscy, bliźniacy jednojajowi. Jak to w ogóle się stało, że wy się poznaliście, jak na siebie natrafiliście? No więc pamiętam, jak kiedyś z moim poprzednim zespołem graliśmy koncerty w lokalu, który się nazywał Szwalnia. I oni tam kiedyś grali z jego byłym zespołem Uśpione Miasto. Pamiętam, że baliśmy się ich, bo mieli dresy i byli łysi. A przynajmniej Bartek Łańduch. Pozdrawiam. Dziś Bartek Łańduch to mój przyjaciel od biegów długodystansowych, a Radek mój przyjaciel po fachu. Tak jakoś się zeszło. Jak to było dokładnie, Radku? W szwalni któryś z nas się rozpruł. Chodzi o to, że ja bardzo lubiłem Jareczka Bity. Zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, więc nie wiem, czemu o tym gadamy po raz kolejny. Niekompetencja. Ale tak, faktem jest, że pierwszy raz widzieliśmy się chyba... Nie, przepraszam. Pierwszy raz widzieliśmy się na przeglądzie jakimś łódzkiej sceny, gdzie my byliśmy w dresach i łysi. O matko. A oni wystąpili w kitlach lekarskich. Byli zawinięci w te kitle, obwinięci i skakali po tej scenie jak pojebane małpy. Wtedy sobie pomyśleliśmy, kurwa, ale przejebasy. Na pewno sukienka, nie wygrają. Takie trochę gender. Ale wygrali. Wygrali, a o nas nikt nie pamiętał. Także po raz kolejny, ludzie, przestańcie robić z głupich ludzi, sławnych ludzi. Stop making... Powiedz to po angielsku. Stop making stupid people famous. Yeah! Dobra, to tak jeszcze tym tropem pójdziemy odnośnie kto kogo zna, tak, kto kogo zna, skąd i dlaczego. Powiedzcie mi, DJ Flip, wasza przygoda z nim się zaczęła tak naprawdę od płyty Nie wiem, nie orientuję się. Mam rację? Ktoś idzie. Yep. Yep. I teraz pytanie, jak to było, bo Flip jest dosyć młodą osobą i czy wy po prostu na niego wpadliście jakoś, na jego twórczość wcześniej i sami się do niego zgłosiliście, czy po prostu jak zaczęliście w Embryo tutaj romansować z Embryo, to Marek wam go wkleił jakoś? Nie musiał nam jak go... Znaczy, nie musiał. Tak, wklejał, natomiast Filip z nieba nam spadł, w związku z tym, że... Anioł. Że w Łodzi cierpimy trochę na brak DJ-ów. Tak naprawdę to, co ci pisałem na Facebooku, dobrych DJ-ów w Łodzi, DJ-ów w Łodzi jako takich, którzy grają hip-hop, okej, okay, możesz policzyć na palcach jednej ręki, a DJ-ów dobrych na palcach ręki Turtlesów. Stary, no jest bida, przepraszam. Jeżeli jesteś w Łodzi DJ-em, to pozdrów swoje ego tam, nie znam. Więc bardzo fajnie, że pojawił się ktoś taki. Poza tym jest mega zajebisty, no to dlaczego nie? Skoro nie, jest tutaj pod bokiem... może tak źle zostałem odebrany. Ale... Turntablistów nie ma w Łodzi, nie? Chyba w ogóle. Bo tam, wiesz, imprezki ktoś grywa, ale żeby tak zrobić kraba albo coś tam, to tylko Flip. Nie, naturalnie, naturalnie. Był w studio, robiliśmy numer, mówimy Flip, dograj coś. Nie? Fajne jest to, że on jest bardzo młody, natomiast kuma hip-hop, kuma Angola, first certificate, więc no, robi. Ja mu w tym pomogę. Nie? Ja też mam. Ja na B, a ty? Ale firsta? No. Ja też na B. Advanced'a nie robiłem. Ja też nie robiłem. Umówmy się. Profa, umówmy się. Kto ale mówi? Ty masz ten akcent, nie? No, ja. Więc nie trzeba mu mówić, z czego ma zrobić katy, nie? On czai. Spoko. Czai bazę. Dobra, takie jeszcze pytanie, żeby zamknąć jakby kto kogo zna i dlaczego. Dzisiaj podczas koncertu będzie występował też wasz ziomek z Łodzi, Zeus, Kamil. I pytanie do was, jak z kolei z Kamilem wasze drogi się skrzyżowały? Kto go wcześniej poznał, czy jakoś tam już... Bo podejrzewam, że jeszcze nie graliście razem, jak już Kamila gdzieś tam pewnie któryś z was poznał. Jak to było? No, z Kamilem dobrze Radek się zna. Ja się z Kamilem znam z widzenia. Tam zamieniliśmy z 5 zdań. Lubimy się, ale oni się znają lepiej, także powiedzą o tym. On no, powie o tym, a ja mam nadzieję zmienić to dziś wieczór, prawda? Znamy się lepiej, dlatego że kiedyś byłem łysy i nosiłem dresy, a Kamil tak, miał do mnie bliżej tym samym niż do kitla Jarka. Lubiliśmy swoje hardkorowe podejścia, znaczy słuchałem BHZ-ów, umówmy się na długo, zanim Kamila poznałem w ogóle. Przepis autora, pierwszy zespół Kamila, czy tam jeden z pierwszych. Tak jest i to były piękne rzeczy, którymi jaraliśmy się osiedlowo, osiedluwa. I poznaliśmy się, nie pamiętam przy jakiej okazji, też chyba jakaś szwalnia albo coś tego typu. Było takie miejsce, które zrzeszało. Pewnie, rozpierdol. U prywatnego robisz.
No i patent jest taki, że wypiliśmy dużo alkoholu w międzyczasie, szlajaliśmy się po bramach, freestylowaliśmy po tych bramach, słuchajcie. Sztos, mam nadzieję, że nie ma kurwa nagrań nigdzie. Dzisiaj na koncercie powtórka, Zeus i radosny freestyle. Tak, po pijaku, aż o testy z kamerą. Już... Tak jest. No i co? No i znaliśmy się, lubiliśmy się, szanowaliśmy się. Prawdopodobnie dzieje się tak też dzisiaj, mówię prawdopodobnie, bo no, ucierpiały nasze relacje w związku z jego mainstreamową fejmowością i tego, że jest rozchwytywany, jeździ, ogarnia, jest komplementowany, a my wręcz przeciwnie. Także mamy mało czasu dla siebie w tym momencie, ale mamy się gdzieś tam na internetach i na pewno ty podsumujesz to, co ja powiedziałem teraz. Nie, ciekawostka jest taka, że panowało takie przekonanie w Łodzi, że mój były zespół i ekipa Zeusa mają kosę te tam 10 lat temu. Nie wiem, kto taką famę puścił, ale... To dużo było takich fam, z Gresem było tak samo, słuchaj, no, tak, a nie było czegoś takiego... Ja mam podejrzenie, kto puszczał te famy, ale nie powiem o niej. Tak, dużo niedopowiedzeń. Zostawmy niedopowiedzenia. Słuchajcie, bo Aztek, no sporty dla pedałów odstawiaj z kopa na bok, dlatego jakby na rowerze nie jeździsz, tak, zakaz pedałowania i tak dalej. Powiedz mi, o co chodzi z tym bieganiem twoim? Stary, wszyscy 30-latkowie biegają teraz, nie? Jest moda w chuj. Moda jak na Nordic Walking. No, tylko tak, generacje niżej. No bo to jest tak, że jeżeli masz takie wrodzone ADHD jak ja, i masz te prawie 30 lat, to ciężko ci się umówić z ekipą na sporty zespołowe, które wykonywałem do tej pory. Trzeba znaleźć coś, co możesz robić sam, na przykład w takich godzinach późnych, 23, coś takiego. Ja późno kończę pracę, już z nikim się nie mogę ustawić na piłeczkę, na kosza tylko w weekend. No więc szukałem czegoś, co mógłbym robić sam. Pływam słabo. No to co? No to śmiga mnie, kurwa, kilometraż. Dobra, a na spotkaniu z artystami teraz tak rzuciliśmy parę zdań o polskich raperkach. Powiedzcie mi, jak wy widzicie te polskie raperki u nas teraz? Czy wy mieliście w ogóle okazję współpracować kiedyś z jakąś kobietą, jeśli chodzi o rap? Nie, oczywiście. Nie. No więc tak, my w ogóle jesteśmy zagorzałymi obrońcami Gonix. Pozdrawiamy cię, Gosiu. Nie znamy Gosi, ale chyba mogę się tak do ciebie zwracać, chociaż jesteś stara w miarę. Pani Małgorzato. Faktem jest, że Gonix czasem się zagalopuje z treścią, ale kurwa, stylóweczka, głos i flow, błagam cię, nie ma lepszej, nie? Także ja słabość do Gonix, Radek słabość do Gonix. Tyle jak dla mnie. Nadzieja, żyjemy cały czas z nadzieją, że Gonix trochę podszlifuje warsztat tekstowy, bo na bank jest inteligentną dupeczką, tyle tylko, że faktycznie nie każdy może to kumać. Najlepszym przykładem jest tłumaczenie na Rap Geniusie jej zwrotki z Młodych Wilków Popkillera. Pozdrawiam tego, kto to zrobił. Uśmiałem się po pachy. Ale tak, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie fajnie. Sztos. Nie wiem, nie orientuję się. No jesteście już tak dosyć spory szmat czasu po wydaniu tej płyty, po koncertowaniu i promowaniu jej. Powiedzcie mi, jak oceniacie ten okres? Czy to był owocny okres? Czy się spodziewaliście na przykład większego zainteresowania? Czy przerosło to jakoś wasze oczekiwania? Ja się nie spodziewałem niczego. Żyłem z myślą, że biorę co będzie, także absolutnie nie mogę powiedzieć, że ani jestem jakoś hiper uradowany, hura, hej, że ho, albo rozczarowany. Było, jest okej, no oczywiście podkreślałem to także wielokrotnie, że mogło być lepiej. To jest twoja wina i twoja, że mogło być, ale też było bardzo fajnie i to jest twoja zasługa i twoja. Już nam się trochę znudził ten materiał, więc ciężko nam go oceniać tak z perspektywy czasu, bo to, co mamy dzisiaj, jest w moim przekonaniu dużo fajniejsze i zrobiliśmy dwa kroczki do przodu w bardzo wielu warstwach i materiach. Także nie gadajmy o tym, gadajmy o czymś nowym. Sprzeciwię się. Jeszcze jedno ostatnie pytanie odnośnie tej płyty, pozwolę sobie. Powiedzcie mi, bo tytuł to jest tak sugeruje, że i w zasadzie tytułowy kawałek też sugeruje, że wy tak do bardzo wielu spraw społeczno-polityczno różnych podchodzicie z dystansem, czy może z takim nastawieniem, nim mnie to ziemi nie grzeje. Jak to jest z wami? Czy to tak jest naprawdę, czy jednak jakoś to przekornie zrobiliście? O polityce będzie. Polityce. Wyjebunda.
To chyba jest tak naprawdę. To jest chyba tak naprawdę. Unikamy poważnych tematów często. O polityce nie rozmawiamy, bo się znamy mało. On się w ogóle nie zna. Co ty pierdolisz, lewaku? Wykurwiaj. Na harem. Nie wiem, co powiedzieć. Widzisz, nawet w tej sytuacji nie wiem, zagiąłem się. Nie, no właśnie sęk w tym, że nawet na to pytanie nie mam za bardzo odpowiedzi. Nie orientuję się. No dobra, możemy to, jeżeli nie chcesz się wypowiadać. Znaczy wiesz, to jest tak, że ja na przykład mam swoje zdanie na te wszystkie trudne tematy, ale nie lubię o tym rozmawiać. Ja bardzo nie lubię ludzi przekonywać do swoich racji, bo dlaczego miałbym ich przekonywać do swojej racji? Więc udaję, że nic nie wiem. Dobrze, przyjmijmy tą wersję. Ja oczywiście mógłbym nagrywać swoje wygrzewy z komórki jak Max Kolonko i próbować przekonywać, ale to prawda, nie ma sensu. Fajnie jest pogadać sobie na trudne tematy z kimś, kto podchodzi do tego podobnie do ciebie, czyli kurwa porozmawiajmy, a nie przekonujmy się i nie przekrzykujmy, jeżeli o to chodzi. Po prostu. Słuchajcie, jeszcze takie pytanie mam do was. No, troszeczkę tych koncertów zagraliście. Powiedzcie mi, jak to bywa z tymi organizatorami, bo słyszymy różne historie i chcieliśmy się dowiedzieć, czy tylko my jesteśmy takimi zajebistymi organizatorami, czy takich jest więcej, czy zdarzają się jakieś nieprzyjemne sytuacje, czy wam się osobiście zdarzyło? Opowiem historię bez ksywki. Pozdrawiam cię, ziom. Wiem, że to oglądasz, wiem, że to czytasz. Jak to było? On dzwoni kiedyś do mnie ziomek, nie? Oj, przepraszam cię, Kmieciu. Mogę operować stawkami? Mogę, no nie mam się czego wstydzić. No i siema, steknie, robimy koncert. Ja mówię, no spoko, ziomeczku, 1500. Już widzę, kurwa, te posty na ślizgu. A on mówi, spoko, jest hajs, nie mam sponsora, kurwa, robimy to, nie? Dzwoni ziomek do mnie, kurwa, 4 dni przed koncertem, mówi tak. Ty, Jastek, to 500, co mówiliśmy, zejdźmy do 300. Sparta. Także różnie to bywa. Na szczęście udało się uniknąć konfliktu. Dogadaliśmy się, prawda? Pieniążki były wszystkie. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze razem coś zrobimy, mordo. Różnie to bywa. Na przykład od blenderów pieniążki mam w tej kieszeni. Tu, gdzie trzymam grzebień. Też się umawialiśmy na 1500, zapłaciliśmy 500, tak jak się umawialiśmy. Dostaliśmy, prawda, po samym przyjeździe, także blenderki, kurwa, 100%. Profesjonalizm. No jak widzisz, sytuacje są bardzo skrajne, natomiast my mamy zawsze dobre doświadczenia poza tą jedną taką przygodą, która śmiesznie wyszła, także luzik. Ile ludzi, słuchaj, tyle podejść, rodzajów podejść do rap gry i organizacji. Was jest 3, to też istotne, jest wam łatwiej. Zgadza się. Mniej na tym zarabiacie, o ile w ogóle, jest wam łatwiej. Natomiast jesteście też studentami byłymi. Część z was chyba rzuciła studia, prawda? Przyznaję się. Także też jakby poziom dyskursu inny to procentuje. Chętnie do was wrócimy w przyszłym styczniu po raz kolejny. Zarumieniłem się. Zimna. Zimna, powiedzmy. Nie, wszystko pójdzie. Bang. Wszystko. Dobra, chłopaki, jeszcze takie pytanie przed ostatecznym pytaniem. Będzie pytanie przedostatecznym. Dzisiaj pojawiły się osoby, które w Wertshopie chciały z wami zbić pionę, porozmawiać. Fame się zgadza. Powiedzcie mi, czy możecie przytoczyć właśnie tak jak historię, już zacząłeś tutaj przytaczać o koncertach, przytoczcie może jakieś fajne historie, jeśli takowe były, związane z waszą może rosnącą już taką rozpoznawalnością z twarzy. Czy ktoś gdzieś was kiedyś zaczepił, powiedział, że was zna i albo pomylił z kimś? Jak to jest z tymi fanatykami? Ja mylę z nim czasami. Ta. Nie wiem, czy jego ze mną. Nie. Kiedyś, jak wracaliśmy z koncertu jakiegoś, zajechałem, po drodze wyrzucili mnie do portu Łódź. To jest takie ogromne centrum handlowe. Bo tam była moja żona z jej mamą i kupowały coś, więc ja dobiłem do nich. Dobiłem do nich i moja teściowa mi powiedziała, wiesz, Jareczku, młodzi chłopcy się za tobą oglądają. Tak, stary, dokładnie. Dziwka powiedziała mi dokładnie to samo, że jak przechodzimy przez jakąś stołówkę dla uchodźców, bardzo często w jakimś centrum handlowym, to zawsze są jakieś takie kurwa zbyka i ona się wkurwia, że się na nią nie oglądają, a na mnie. Tak, to jest, no co ja mogę, panowie. Natomiast historie śmieszne, nie wiem, mi się nic nie przydarzyło takiego, że warto by opowiadać o tobie.
Beki samej w sobie może niekoniecznie takiej, że ola Boga. Kiedyś jak spotkaliśmy jakiegoś gościa na Piotrkowskiej, pamiętam, że akurat szedł na cutting do swojej dupeczki. Wymieniliśmy, kilka porad mu daliśmy po prostu, jak sobie z tym poradzić. Natomiast w moim magicznym sklepie monopolowym przychodzą ludzie, którzy wiem, że wiedzą, że ja to ja, ale boją się trochę zagadać i te kurwa spojrzenia są magiczne, naprawdę uwielbiam. Mam to wszystko na monitoringu, także kiedyś na pewno wam pokażę. Taśmy wyciekną. Dobra, takie już zamykające pytanie. Załamał mi się głos. Takie już żeby zakończyć. Jeszcze raz, one more time. Nie tniemy tutaj. Powiedzcie mi, nie rozmawiamy już o, nie wiem, nie orientuję się, porozmawiajmy o tym, co będzie. Napisaliście na swoim Facebooku, z tego co dobrze kojarzę, że ta płyta będzie zaskoczeniem troszeczkę. Będzie inna na pewno i że część osób może być zaskoczona i zaskoczona w ten sposób, że was oleje. Mhm. Co macie na myśli? Jaka będzie ta płyta? No bom jest tu najlepszym przykładem, które wjechało znikąd i mam nadzieję, że pomału toruje drogę w tym kierunku, w którym chcielibyśmy iść. Spodziewałem się fali hejtów, tak naprawdę. O dziwo, było wręcz odwrotnie. Oczywiście ta skala nadal nie jest skalą taką, jaką na przykład reprezentuje mój niegdysiejszy łysy kolega w dresach, dziś fejmowy. No ale w tej naszej niszy idzie to całkiem nieźle, dlatego jestem mocno zdziwiony. To głównie o to chodziło, wiesz, o trochę uciekanie z tych truskulowo oldschoolowych dziwnych brzmień, których no kurwa mamy już stary dosyć. No, mówię to nawet z ręką w kieszeni, tak mam na to wyjebane, naprawdę. Nie wiem jak inaczej. Chcemy próbować nowych rzeczy, sprawdzać się na innych bitach z zupełnie innym tempem, kombinować, lawirować, lewitować. Chcemy kurwa robić wszystko. Przy czym niestety to już nie jest żadna nowość w Polsce, tak? Już płyty plastikowe z dużą ilością przyspieszeń powychodziły. Ale nie tak jak nasza, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Będzie dobrze. To kiedy mamy czekać na nią? No mamy styczeń, końcówka. No luty, marzec jeszcze na bank będziemy nagrywać. Na bank, kurwa. Kwiecień. Maj. On jest dobry, bo on zamula. Zamulam w chuj. Dopadł mnie syndrom zwrotki roku, kurwa. Jeszcze przed ogłoszeniem Ślizgerów 2013. Ja wiem, że to była moja zwrotka. Nie, no mało piszę, bo mam inne rzeczy na głowie, nie? Na przykład pomadę. Ale kwiecień, maj. Tylko nie wiem, czy wydawać płytę na wiosnę. Chcecie tego? Na pytanie odpowiadajcie na maila Blendera. Także tak, no, tak bym wyliczał. Maj. Kwiecień, maj, jakoś tak. Daj Boże, kurwa. Inshallah. Daj, czekamy. Dobrze, chłopaki, bardzo wam dziękuję w takim razie. Dzisiaj oczywiście, no wywiad będzie wyemitowany po koncercie, ale dzisiaj chłopaki zagrają na drugich urodzinach Blender Art. Będą z nami ciąć tort i dmuchać świeczki. Cholera. Czekajcie na płytę, śledźcie nasz kanał. Będziemy ciąć tort Tetris. I czekajcie na więcej hashtagów. Dwa Sławy i Blender Art. Pozdrawiamy.